To był dość spokojny dzień, słońce weszło tuż przed snem. To nie kwestia urojeń, ta kaseta była dnem. Właśnie tak mijał mi dzień za dniem. To nie kwestia urojeń, ta kaseta była dnem. W telefonie słyszę szept. Przed oczami leży dziwna kaseta VHS. Nawet koszmarny rejs nie oddaje czego czuję. Panicznie się boję, lecz niczego nie pojmuję. Wyrywam włosy, mam już dosyć. Nie byłam gotowy na taką dawkę grozy. Słyszę głosy, jak paranoję zdobyć. Nie chciałam w życiorysie takiej dawki prozy. No cóż, nie mogłem w to uwierzyć, jakiś pierdolony duch chce mi wyjść z telewizji. Wszystkiego czego chciałem to kurwa to przeżyć. Kiedy w końcu nadszedł spokój, śmiałem się z tej chorej wizji. Chwyciłem za telefon, zadzwoniłem do dziewczyny. Ona zapłakana, że musiała mi to zrobić. Teraz o mnie się modli, musiałam się jej pozbyć. O czym ty pierdolisz, skończ sobie żarty stroić. To było straszne, świat się zawalił. 7 dni minęło, a ja widzę coś w oddali. To Samara Morgan, to kątem oka zauważyłem postać z telewizora.